1 czerwca 2019 roku znajdujemy się na placu Zwycięskiej Bitwy. Ogólnie jesteśmy na terenie pałacyku w Chrzęsnym. Dla Telewizji Narodowej reportaż realizuje Radosław Siedlecki. Zaraz zacznie się inscenizacja Zwycięskiej Bitwy. Hajducy! Co jeszcze? Kto ma walczyć ze sobą? Jeszcze? Jak myślisz? Dziękuję. Będzie pić twoje się? Jak? Będzie pić to? Raz. Poprosimy drugi mikrofon o włączenie. Szanowni Państwo, serdecznie witamy na wyjątkowym wydarzeniu Polska Skrzydła Chwały. Witamy serdecznie, czekamy na pokaz, na inscenizację decydującej bitwy, jaka zostanie tutaj dzisiaj Państwu przedstawiona. Zapraszamy wszystkich tutaj już do pola rekonstrukcyjnego na decydującą bitwę. Jesteśmy tutaj i mamy przyjemność z Państwem spędzać te dwa najbliższe dni na zaproszeni we współpracy ze starostą wołomińskim, panem Adamem Lubiakiem, którego bardzo serdecznie poproszę o zajęcie głosu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, przed nami za chwilę będziemy świadkami rekonstrukcji bitwy pod Warką. Pierwszej bitwy, którą Polska podczas potopu szwedzkiego wygrała ze Szwedami. Po prawej stronie widzicie Państwo rajtarów szwedzkich, po lewej stronie wojska polskie, husaria. Za chwilę, myślę, będziemy przeżywali raz jeszcze te wydarzenia, które miały miejsce w 1656 roku. Zorganizowaliśmy dzisiejsze wydarzenia w połączeniu właśnie dlatego XVII wiek, gdyż jak sami Państwo wiecie, pałac, który właśnie na tyłach Państwa stoi, to jest ta sama epoka, powiązane mamy tutaj, prawda, tą historię połączoną i dlatego chcieliśmy, aby dla dzieci przedstawienie było takie wyjątkowe. Także życzę bardzo serdecznie
dogodnych widoków i wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj na to wydarzenie przyjechali rekonstruktorzy z całej Polski i nie tylko. Mamy rekonstruktorów również z Białorusi i z Ukrainy. Proszę, wielkie brawa dla tych ludzi, którzy tutaj od wczoraj obozują, którzy przyjechali z naprawdę najdalszych zakątków po to, żeby Państwu przedstawić, jak taką namiastkę, jak to wyglądało w XVII wieku. Dzisiejsze wydarzenie, jesteśmy tu dzięki naszym partnerom, którymi są Fundacja PZU, Fundacja PKO BP, Gaz System S.A., Lotto, PKN Orlen i Fundacja BGK. Dzięki ich życzliwości mogliśmy dzisiaj zorganizować to wyjątkowe wydarzenie. Nie przedłużając już, bo myślę, że wszyscy są gotowi i ciekawi, jak to się dzisiaj skończy, serdecznie zapraszam i możemy wielkimi oklaskami jeszcze raz nagrodzić naszych rekonstruktorów. Już zaraz tam pójdziemy jeszcze. Niech pisze to pod to i pójdziemy. Co się dzieje? Zaraz bliżej się na mnie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Już nasi odtwórcy robią ostatnie próby i na ten moment zaczynamy naszą inscenizację. Także prosimy jeszcze chwilkę cierpliwości. I już za sekundę zaczynamy. Panowie, czy będzie jeszcze jedna próba? Rok pański 1655 kładł się cieniem na historii Rzeczpospolitej. A to wszystko przez króla szwedzkiego Karola Gustawa, który wraz ze swym bitnym wojskiem
wdarł się w ziemię Królestwa Polskiego z taką siłą i impetem, że zalał ją jakoby ten biblijny potop, pogrążając niegdyś dumne i bogate królestwo w chaosie krwawej wojny, ognia i pożogi. Sytuacja zdawała się tak beznadziejna, że bardzo wielu przedstawicieli polskiej szlachty zatraciło już wszelką nadzieję na to, że kraj może kiedykolwiek być znowu wolny i poczęła przechodzić na stronę wroga. Jednakże na szczęście nie byli to wszyscy, ponieważ część z naszej arystokracji stwierdziła, że nie poddaje się i walczyć będzie dalej do końca po słusznej sprawie, nawet jeśli miałaby być to sprawa przegrana. Jednym z tych ludzi był Jan, polski szlachcic, który zamieszkiwał wraz ze swą rodziną i swą małżonką w niewielkim dworku. On także czuł, że sielanka, w jakiej tkwił, zbliża się do końca. I jak to nawet miejscowi chłopi mówili, czują w kościach. Idzie wojna. I tak jak oczekiwał, tak pewnego dnia się wydarzyło, że na horyzoncie, na spienionym koniu, pojawił się posłaniec. Posłaniec, który zaczął krzyczeć na cały głos. Wici! Wici! Panie, miłościwie nam panujący król Jan Kazimierz, wzywa cię na wojnę. Szwed wdarł się w nasze ziemie, pustoszy nasze wsie, gwałci nasze kobiety, plądruje nasze zamki, należy bronić Rzeczpospolitej. Jan, jakkolwiek bolało go serce, pożegnał swą małżonkę, wyściskawszy ją czule, oraz swego ojca, Sieciecha i wiernego sługę Piotra. A gdy wsiadał na konia, spojrzał tylko jeszcze raz czule na swą wybrankę i rzekł do swego ojca: opiekuj się nią. Po czym dosiadł swego konia i w pełnym rysztunku bojowym ruszył ku swemu przeznaczeniu. Wiedział, że z tej wyprawy może już nie wrócić, jednak obowiązek wzywał. Przez kilka dobrych dni nie było wiadomo, co się dzieje. Nikt nie przynosił żadnych wieści z wojny, czy też wojna na dobę rozgorzała, czy też Szwedzi rozgromili na zawsze polskie wojska, czy też odwrotnie, nie było nic wiadomo. Po czym na horyzoncie za jakiś czas widać było znów nadciągające wojsko. Mój Boże, wybiegł Aleksandra, może to nasi, może już wrócili, może już wszystko w porządku. Jednakże to, co wzbudzało niepokój jej ojca, a także sługi, był kolor i barwy tych, co jechali na koniu. To nie byli Polacy. To był oddział szwedzkich rajtarów. Szwedzkich rajtarów, którzy znani byli z tego, że są często wyjętymi spod prawa, brutalnymi żołnierzami, żyjącymi wyłącznie, znający jedynie rzemiosło wojenne. Nawet na zachodzie Europy słowo rajtar stało się synonimem słowa rozbójnik. I tacy też jechali naprzeciwko nim. A dowodził im nikt inny, tylko kapitan Olaf Eriksson. Szwedzki kapitan, który wysłany na tą wojnę, opuściwszy swoje posiadłości niedaleko miasta Uppsala w Szwecji, stwierdził, iż z pustymi rękami z tej brudnej polskiej wojny na pewno nie chce wracać. Słudzy, jak i ojciec Sieciech, wyszli im na spotkanie. Czego tutaj szukacie? Tu nic nie ma. Nic tutaj nie znajdziecie. Jednakże Olaf nawet nie za bardzo rozumiał, co oni do niego mówią w tej dziwnej, szeleszczącej polskiej mowie. Od razu rozkazał swoim ludziom atakować. Mruknął tylko pod nosem. Gród spalić, wszystko to cenne zabrać. Jednakże, gdy widział, że co się dzieje i jak jego ludzie walczą w nierównej walce z pozostałymi przy życiu jeszcze sługami, jego wzrok spoczął na Aleksandrze. I tutaj z przekąsem splunął na ziemię i stwierdził: no tak, z pustymi rękami z tej wojny wracać nie będę, ale łupy niekoniecznie muszą być ze złota. Podobno te polskie kobiety słyną z urody. Ciebie nie zabiję, śliczątko, pomyślał. O nie! Wydał rozkaz: jej nie ruszać! Ją biorę ze sobą jako brankę. Jednakże ojciec Sieciech powiedział: po moim trupie ją weźmiesz. Przysiągłem jej chronić, a też jej chronić jej będę. Walcz! Walcz równo jak mężczyzna! Po czym dobył szabli, jednak wiedział, że ten pojedynek będzie nierówny. Wiedział, że prawdopodobnie jest to jego ostatni pojedynek. Tak też się stało. Ojciec, który był już stary, dawno nie walczył, w porównaniu z
przyzwyczajonymi do wojaczki rajtarami nie miał wielkich szans. Także Olaf Eriksson podszedł do niej, do Aleksandry. Powiedział po szwedzku: jedziesz ze mną. I kazał swoim ludziom ich pilnować. Mówi: z tej wojny z pustymi rękoma na pewno nie wrócę. Ostatnim człowiekiem, który przeżył to spotkanie, był wierny sługa Piotr, który widząc, co się stało, zdecydował: nie mogę na to pozwolić. Umierający Sieciech powiedział mu: nic już tu po mnie, dwór gorzeje. Odszukaj Jana, powiedz, co się stało. Niech on wie, że ta wojna nie jest tylko wojną nas wszystkich, to jego prywatna wojna także. Niech ją odbije, niech ją odnajdzie. Tak też i Piotr stwierdził, że uczyni. I ruszył w tym kierunku, w którym wiedział, że koncentruje się wojsko polskie. Przynajmniej reszta wojska polskiego i ta szlachta, która jeszcze nie przyszła na stronę wroga, tylko przyjęła stronę króla Jana Kazimierza. Po wielu dniach wędrówki, pytania się po drodze, gdzie widział wojsko, gdzie widział nasze wojsko, dotarł niedaleko miasta zwanego Lwowem, gdzie już z dala lśniły polskie chorągwie, łopotały polskie sztandary, widać było stojące, bielejące na polu polskie namioty. Gdy tylko wpadł do szeregów polskiego wojska, począł od razu pytać o Jana, o swego pana, który tu podobno służy pod królem Janem Kazimierzem. I niedługo po tym doszło do spotkania. Gdy Jan dowiedział się, co się stało, w pierwszej chwili wpadł w panikę. Mówił: rzucę wszystko i pójdę ją szukać. Jednakże bardzo wielu żołnierzy tam obecnych, którzy już od wielu miesięcy służyli, rzekli: panie, nie bądź w gorącej wodzie kąpany, tu wszyscy swoje rodziny pozostawiali. Ta wojna jest wojną nas wszystkich. Jeżeli nas zostawisz, nie masz szans, razem możemy wygnać Szweda z Rzeczpospolitej. W ostatniej chwili Jan się zreflektował i stwierdził: dziękuję ci za wieści, Piotrze, zostaję. Razem dokonamy tego, co ma się dokonać. I wtedy też miały miejsce śluby. Król Jan Kazimierz wyjechał przed szeregi polskiego wojska na swym koniu i obwieścił wszystkim. Powiedział: nie spocznę, przysięgam wam tutaj, ślubuję uroczyście. Nie spocznę, dopóki nie przepędzę Szweda z ziemi Rzeczpospolitej. To wam dziś ślubuję, tutaj we Lwowie. I wtedy poczęły się wznosić okrzyki: wiwat król! Wiwat Jan Kazimierz! A słysząc o tym, że król złożył oficjalne śluby i że sprawa polska nie jest przegrana, zewsząd poczęły ściągać posiłki. Towarzysze pancerni, piechota, hajducy, a także najbardziej doborowa jazda w historii naszego kraju, czyli husaria. Husaria, która składała się z najbardziej bitnych, najbardziej odważnych i najlepiej wyszkolonych żołnierzy, którzy wiedzieli, że dla nich ta wojna to żyć lub zginąć. I jeszcze raz, gdy król przejechał przed ich szeregami, podniosły się ponownie okrzyki: wiwat król Jan Kazimierz! I opatrzność boska chciała, że po wielu miesiącach krwawych bojów szala zwycięstw miała przychylać się na stronę Polaków. Po długim pochodzie, po którym to poczęto powoli spychać wojska najeźdźcy, Polacy doszli niedaleko wsi, gdzie rozciągało się wielkie pole. Pole, na którym Jan Kazimierz stwierdził, że może być bardzo dogodnym polem do stoczenia decydującej bitwy. Wieś ta nazywała się Warka. Gdy tylko zaczęły się rozciągać polskie szyki, już z oddali słychać było tu pod koni, ten kopyt oraz śpiewane w obcym języku pieśni wojenne. I kołyszący się na horyzoncie las pik. Tak to nadciągały wojska Karola Gustawa, to nadciągali Szwedzi. I jako pierwsi, widać było, zaczęli wchodzić na pole szwedzcy pikinierzy. Dało się słyszeć rytm bębna bojowego i las pik, który powoli zaczął majaczyć na horyzoncie, a także łopoczące sztandary. Sz-
Szwedzkie wojsko było bardzo mobilne, bardzo bitne i bardzo szybko przemieszczało się, tak więc cały czas w polskim wojsku majaczył strach, że może ci ludzie są jacyś inni od nas, może to nie ludzie. Jednakże król Jan Kazimierz oraz dowódcy poczęli ich uspokajać. Da się ich zabić jak wszystkich innych. Najechali na nas, muszą zostać odparci. Szweci, widząc wroga, poczęli wznosić okrzyki: Vivat Carolus Rex! I tak jak Polacy, mieli bardzo dobrą artylerię. Ciężkie lądowe muszkiety, które z odległości kilkudziesięciu metrów potrafiły razić śmiertelnie, przebijając żelazne pancerze i kłaść trupem nawet tych, co uzbrojeni byli w bardzo mocne, ciężkie zbroje. Widząc ich, król Jan Kazimierz zaczął przestawiać wojsko polskie. Tam jest ich artyleria. Tak więc także i my poczniemy tą bitwę od ostrzału artyleryjskiego. Jako pierwsi wyszli hajducy. Piechota złożona ze wszystkich warstw społecznych, z mieszczan, z chłopstwa, którzy nie byli szlachetnego urodzenia. Większość z nich nawet nie stać było na konia bojowego, ale wiedzieli, że ta wojna jest też ich wojną. I wiedzieli, że oni są tymi żołnierzami od brudnej roboty, którzy najpierw się muszą wykazać. I poczęli pochylać się, odmuchiwać ląty. Ląty, którymi podpalali zamki na swych muszkietach. Muszkietach, które tu przywiedli po to, aby razili i kładli trupem szwedzkich najeźdźców. Tych obrzydliwych pludraków, jak ich to zwykli nazywać, którzy po drugiej stronie pola się gotowali. I począł się pierwszy ostrzał z armaty. Armaty wystrzeliwały śmiertelnie rażące wrogów kule, które przelatując przez szyki przeciwnika potrafiły urywać ręce, urywać nogi. Pierwszy szereg mierza i fasuj ląty w kurki. Poczęły się zbierać komendy. I od wystrzałów poczęły kłaść się trupy po obu stronach pola. Zarówno jedni, jak i drudzy muszkieterzy dokonywali zmiany szeregów. Ci, którzy wystrzelili, cofali się na tyły, aby tam móc przeładować, wpić do muszkietu kolejną kulę. Trochę mi zaczęło, aby szybko dać kolejny strzał. Po drugiej stronie czekali pikinierzy. Czekali, aż ci wystrzelają się już ze swych pocisków, aby bez litości mogli zaatakować długimi pikami. Z tak dużej odległości jednak ciężko było kogokolwiek trafić. Wiedzieli jedni, jak i drudzy, że nieuniknione jest starcie piechoty. A zatem po kolejne wystrzały. Spojrzał szwedzki dowódca i zaklął szwednie po szwedzku: Saltat Jaflari Helvete! Takim sposobem ich nie pokonamy. Zatem piechota naprzód, ryknęli Szwedzi. Pikinierzy do boju! Jednakże pierwsi też wyruszyli lekarzy jako harcownicy. Poczęli dokonywać ostrzału stojących jak mur chorągwi husarskich. Jednak król Jan Kazimierz rzekł: jeszcze nie szarżować, najpierw poślemy na nich piechotę. I ruszyła szwedzka piechota naprzód. Wiedzieli, że jeśli nie są w stanie trafić ich muszkietów, wtedy Polaków rozgromią długimi pikami, które cieszyły się bardzo złą sławą na polach bitew ówczesnej Europy. Zwarty szyk nie dopuszczał do siebie przeciwnika i pochylonymi pikami był w stanie wykończyć nawet najbardziej pitnych żołnierzy przeciwnika. Wszystko tkwiło, siła ich tkwiła w żelaznych pancerzach i niczym mur zwartych szeregach. Posypały się szwedzkie komendy. Pikinierzy naprzód.
poszły w górę i żołnierze, którym obcy był strach, ruszyli naprzód w równym marszu. A zatem i po polskiej stronie wyszła naprzód piechota, która stwierdziła, że musi się rozprawić z pikinierami. Jednakże cały czas po obu stronach trup ścielił się gęsto. Cały czas jednak miała nadzieję, że tę bitwę rozwiąże artyleria. Nadzieję, która coraz bardziej okazywała się płonna. I ruszyła piechota na pikinierów. Tu walka wydawała mi się z pozoru nierówna, ponieważ Polacy mieli w szable. Szable, którymi tak doskonale władali. Mieli jednak ogromny kłopot złamania szwedzkiego szyku pikinierów. Pik, które z wielkiej odległości, ponieważ nawet z 5 metrów potrafiły się śmiertelnie razić i przebijać najtwardsze nawet poczulnie. Jednakże nawet ciężki szyk pikinierów można było w końcu złamać i po kolei można było wyłuskiwać z nich dobrych Szwedów i wyzywać ich na indywidualne pojedynki. Tak więc po jakimś czasie szyk zaczął się załamywać i obie strony, które poczęły się wykrwawiać na tym polu, zaczęły przygrupować swoje szyki i się wycofywać. Wtedy król polski Jan Kazimierz skinął na swą kawalerię, na doborowe jednostki, na husarię oraz na pancernych. Widzicie tam tych rajtanów? Wtedy szarżujcie na nich, pokażcie im, jak walczy polska husaria. Widzą to Szwedzi również tak szybteli. Do boju, bijcie w nich. Żadna siła jeszcze nie oparła się szwedzkim rajtanom. Pokażcie, że i tym razem nie będzie inaczej. I wkrótce ziemia na tym polu zadudniła pod kopytami koni bojowych. Obie kawalerie zwarły szyki i ruszyły na siebie w szarży. Husaria, pochyliwszy kopie, wycelowała je w twarde napierścieki rajtarów. I wiadomo było, że tym razem prawie każda kopia, kruszywszy się, przebije twardy napierśnik i raz na zawsze pozbawi życia niejednego szwedzkiego najeźdźce. Ruszył pierwszy szereg. Husaria, która przebiła się przez szereg przeciwnika, zawróciła i tym samym szykiem bojowym ponowiła natarcie od tylnej strony, atakując rajtarów od tyłu. Tymczasem piechota poczęła się wycofywać i przeglądować szyki i kolejne szeregi chłopskiej piechoty, czyli hajduków, którzy do tej pory je rozstrzelali, wiedzieli, że tym razem ruszą do natarcia pieszo. I ponownie naprzód ruszyła tym razem szwedzka piechota, która oprócz muszkietów jeszcze miała twarde pałasze, koncerze. W tle cały czas walczymy ze sobą najcięższe jednostki bojowe konne. Słychać było tylko zgiełk bitwy, krzyki umierających, szereg stali i łopot sztandarów.
Tymczasem, przygrupowawszy swoje szyki, ponownie do boju ruszyli szwedzcy pikinierzy. Tym razem piechota nie była dłużna. Ruszyła do boju wprost na szwedzkie muszkiety, wiedząc, że tym razem będzie chciała ich rozgromić w walce wręcz. Jak kawaleria jazda przygrupowuje swoje szyki, ponownie piechota wysuwa naprzód. Nie chce panować swoich sił, więc iż niecałymi wystrzałami da się pokonać przeciwnika. I piechota szwedzka ponownie ruszyła do natarcia. Wznosi się krwią. Tym razem Szwedzi mieli znów przekonać się, jak niebezpieczną bronią jest polska szabla. I jak bitny potrafi być żołnierz, który wie, że od tej bitwy zależy jego życie, życie jego rodziny i wolność jego kraju. A tymczasem przygotowane szyki kawalerii znów poczęły się zwierać. Widząc, że wszyscy ranni odciągnięci zostali na bok i zostali ci, którzy jeszcze nie mieli dość, Królian Kazimierz zakrzyknął: Husaria, do boju! Ruszajcie na nich! Niech to starcie będzie ostateczne! Wśród kawalerzystów ruszających do walki był nasz bohater Jan, do którego wtedy podjechał jego sługa Piotr i mówi: Panie, czy widzisz tego szwedzkiego dowódcę? Jest to nikt inny, tylko Olaf Eriksson, ten człowiek, który porwał twoją żonę. Teraz jest twój dzień, teraz jest twój czas, żeby załatwić to, po co tu przyjechałeś. Odnajdź go i walcz z nim. Jan, widząc, że musi przebić się do szwedzkiego dowódcy, ponownie uderzył na szyki wroga. I w ferworze walki, w zgiełku bitewnym, Jan podjechał do Olafa i mówi: Nie wiesz, kim ja jestem, ale wiem, kim ty jesteś. Wstawaj i walcz! I wkrótce potem, obok wielkiej wojny o kraj, zaczęła rozgrywać się mała wojna prywatna między szlachcicem Janem i Olafem Erikssonem, podczas gdy doborowe jednostki husarii ponownie zaczęły ruszać do boju. A i to starcie piechoty. Widać było, że powoli Szwedzi ustępują pod naporem wielkiego gniewu, wielkiej wściekłości, które powodowały polskimi żołnierzami. Żołnierzami, którzy stwierdzili, że raz na zawsze dadzą odpór szwedzkiemu najeźdźcy i uwolnią kraj od chaosu i krwawej wojny. A tymczasem dwóch równych sobie żołnierzy poczęło się ścierać na polu walki. Olaf oraz Jan. Widząc jednak coraz większą porażkę swego wojska, też ci żołnierze i Olafa poczęli tracić ducha bojowego. Aż w końcu, w pewnym momencie, jedno bolesne cięcie
trafiło od Rafała Ericksona na koniu i szybko zrozumiał, że z tej wojny z łupami już do domu prawdopodobnie nie wróci. Tylko raz na zawsze spocznie w ziemi, którą podbijał. I coraz częściej słychać było krzyki na polu walki. Wiwat król Jan Kazimierz! Wiwat Rzeczpospolita! Bref ze Szwedem! I po wieki to pole miało pamiętać szum husarskich skrzydeł, które przyniosły wolność. Wolność Rzeczpospolitej, tak rozdartej przez wewnętrzną wojnę. Gdy żołnierze ranni, ale szczęśliwi, brudni, spoceni, ubrudzeni we krwi wroga, prochu strzelniczym, poczęli wznosić okrzyki bojowe i wiwat, i widzieć, jak rajtarzy pierzchają w nieładzie, wtedy też do Jana dojechali jego słudzy, mówiąc: panie, na tyłach wojsk wroga odkryliśmy tabory. Tabory pełne łupów wojennych oraz jeńców. Jest to pewnej wyjątkowej urody niewiasta, której na imię Aleksandra, i to chyba twoja małżonka, panie. Jan był przeszczęśliwy, a zatem prowadźcie ją do mnie. I niedługo potem niewiasta, która cudem uniknęła śmierci, cała, zdrowa, jedno strasznie okrutnie przestraszona, mogła znów paść w ręce swego małżonka, człowieka, który sam, można powiedzieć, wywalczył jej wolność w słusznej wojnie. Od tamtej pory pole niedaleko wsi Warka miało zapisać się na zawsze w dziejach Rzeczpospolitej jako miejsce, gdzie odbyła się sławna bitwa pod Warką, gdzie wielu przelało swą krew w słusznej sprawie, gdzie wielu oddało swe życie i na zawsze tam spoczęło, po to, aby inni żyć mogli i po to, aby Rzeczpospolita znów mogła być bogata, dumna i wolna, wolna od najeźdźcy. Jeszcze to nie był koniec wojny, ponieważ Polaków czekało wiele bojów, aby odzyskać dawne swe granice, ale to już zupełnie inna opowieść. A na razie dziękujemy państwu, że zechcieliście nas tutaj dzisiaj oglądać, że byliście z nami i że mogliśmy naszymi skromnymi siłami przedstawić wam pewien chwalebny epizod w dziejach naszego kraju. Dziękujemy bardzo i wielkie brawo dla naszych rekonstruktorów, którzy potykali się tu dzisiaj dla nas.